Machlecka, witam państwa, ale witam przede wszystkim naszego gościa, bo skoro jutro święto Konstytucji 3 maja, to dziś u nas w studiu Julia Przyłębska, prezes Trybunału Konstytucyjnego. Witam pani prezes. Dzień dobry pani redaktor i wszystkich bardzo serdecznie witam w tym okresie świątecznym, jakże ważnym dla Polski. Pani prezes, jutro święto Konstytucji 3 maja. Pani stoi na czele instytucji, która nawet konstytucję ma w nazwie. Czy to jest duże zobowiązanie? No oczywiście zobowiązanie wynika bezpośrednio z konstytucji, dlatego że Trybunał Konstytucyjny, badając zgodność wydawanych przepisów, wydawanych ustaw, rozporządzeń, czy też umów międzynarodowych, bada ich zgodność z konstytucją, czyli stoi na straży tejże konstytucji w takim sensie merytorycznym i prawnym. I też jest instytucją, która jakby no do tej polskiej tradycji konstytucyjnej nawiązuje. I to rzeczywiście bardzo zobowiązuje, dlatego wszyscy sędziowie Trybunału Konstytucyjnego starają się jakby tutaj dbać o interesy Rzeczpospolitej i w takim kontekście realizować wszystkie postanowienia konstytucji. 233 lata minęły od uchwalenia Konstytucji 3 maja, kiedy przyjął ją Sejm czteroletni. Bardzo nowoczesna, pierwsza w Europie, druga po Stanach Zjednoczonych. Nowoczesna, dokument tworzący niejako tożsamość, tak, suwerennego narodu. A czym dziś jest Konstytucja? No, Konstytucja zawsze jest pewnym aktem prawnym, który daje, jest jakby regulacją. No, trzeba zacząć od tego ustroju państwa, reguluje kwestie funkcjonowania różnych instytucji i jest jakby takim odzwierciedleniem aktualnego stanu, jeśli chodzi o jakby oczekiwania społeczne, bo zawsze konstytucja jest jakby wyrazem pewnego konsensusu. To społeczeństwo wyznacza swoich reprezentantów i oni potem nad tą konstytucją, nad tą formą ostateczną pracują. I istnienie konstytucji, no zresztą stwierdzenie w naszej konstytucji, że to jest najwyższe prawo Rzeczpospolitej, pokazuje, że to jest ten wyznacznik i punkt odniesienia. I każdy, kto wykracza poza konstytucję, próbuje działać inaczej, aniżeli konstytucja nakazuje, no to działa, i to ja już wielokrotnie o tym mówiłam, działa przeciwko narodowi polskiemu, no bo jakby działa we własnym interesie, bo konstytucja zabezpiecza interes państwa polskiego, polskiego społeczeństwa. Konstytucja ustanawia trójpodział władzy, pokazuje, jakie są relacje między poszczególnymi organami, podmiotami, jak to ma być realizowane. No, stoi na straży praw i wolności obywatelskich. Mówi też o tym, jak powinny się poszczególne organy zachowywać i tak dalej. Mówi też o tym, stwarzając bardzo wysokie te progi, warunki zmiany tejże konstytucji. I to pokazuje, że to nie jest tak prosto, że zwykłą większością nie można zmienić, że jednak trzeba nad tym pracować. Jeśli jakieś regulacje wydają się jakiemuś środowisku czy jakiejś grupie jako jakby no już nieodpowiadające danemu duchowi czasu, no to jedyną formą jest zmiana tej konstytucji, ale konstytucji zmieniać nie można ustawami, a już w ogóle nie można traktować jako źródła prawa w Rzeczpospolitej Polskiej uchwały. I uchwała Sejmu, to co w tej chwili się dzieje, sposób w jaki w tej chwili funkcjonuje władza, to można powiedzieć urąga wszelkim zasadom demokratycznego państwa prawa, jest oczywistym naruszaniem konstytucji. I tego nie da się w żaden sposób zakryć, zamaskować. To jest po prostu naruszanie fundamentów polskiego państwa. I to nie jest działanie przeciwko jakimś tam podmiotom poszczególnym, indywidualnym, nawet nazwane z imienia, nazwiska czy z instytucji. To jest działanie przeciwko polskiemu społeczeństwu, bo to jest naruszanie pewnej stabilności, pewnego bezpieczeństwa, bo ta konstytucja, tak a nie inaczej sformułowana, ona ma stanowić takie bezpieczeństwo, ma być czymś, co powoduje, że temu państwu, w sensie państwa jako organu, nic nie grozi. A tu się okazuje, że nie, że są ludzie, którzy jakby za nic to mają. I oczywiście jakiś czas temu mieliśmy te marsze w koszulkach Konstytucji i tak dalej. Właśnie. Nie, kiedy rządził poprzedni rząd, a obecna władza była w opozycji. Całkowicie nieuzasadnione. Dziś mamy takie sytuacje. No nikt w poprzednich latach nie mieliśmy kazusów właśnie uchwał, które miały zmieniać obowiązujące prawo i tak dalej. No bo to Konstytucja mówi, jakie są źródła prawa, i do źródeł prawa nie zalicza uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
Ja myślę, że jest czas na opamiętanie i przy okazji takich świąt, jak właśnie Święto Konstytucji, to wszyscy się powinni opamiętać i każdy indywidualnie powinien uświadomić sobie, że działa nie w interesie swoim, czy nawet swojej formacji, ale w pierwszej kolejności w interesie państwa polskiego i że można zmieniać, bo nikt nie mówi o tym, że nie można zmieniać ustawy, że nie można zmieniać jakby regulacji, które istniały, że jest jakby oczekiwanie społeczne, skoro wybrana została taka, a nie inna większość, są inne oczekiwania, ale to wszystko trzeba robić zgodnie z obowiązującą konstytucją. Zgodnie z obowiązującymi zasadami, regułami i też, no, i też w interesie państwa polskiego. No właśnie, ale dziś ta władza, która będąc opozycją grzmiała, że łamana jest konstytucja, twierdzi, że wszystko jest w porządku. Kiedy na przykład media publiczne, chcąc je zmieniać, zamiast przyjąć ustawę i przygotować, to przyjęła uchwałę, no i przejęła media publiczne. To jest taki przykład akurat mi bliski, ale działo się dużo więcej tego typu spraw. I no to są sprawy, które mają bieg. To nie jest tak, że tylko ta uchwała była i nic za nią nie poszło. To są sprawy, które mają bieg i one zmieniają rzeczywistość. No jest, to jest tak, że no to jest, można powiedzieć, barbarzyństwo prawne i to się przekłada też na życie społeczne. No mieliśmy całe lata jakby przygotowania tej narracji, tej agresji, przyzwolenia. Przecież pamiętamy, jak przyzwalano na to, żeby używać w języku takim używanym czy publicznie różnych wulgaryzmów jako formy ekspresji. No nie jest tak. Język jest też pewną formą komunikacji. Nie możemy się komunikować przez agresję, dlatego że to jakby potem narasta i to wywołuje różne takie emocje, które są szkodliwe dla każdego z nas indywidualnie. Czyli to było takie przygotowanie, takie deprecjonowanie, to pomawianie, jakby prowadzenie pewnej działalności, pewnej takiej narracji, która miała jakby przygotować do tego, żeby zdeprecjonować jakieś tam podmioty i żeby jakby zdezorientowani, przeciętni obywatele, obywatel, który ma swoje sprawy, załatwia swoje problemy, jest zdezorientowany i ta taka bardzo silna, dynamiczna narracja wprowadza go w ten chaos i on już w końcu nie wie, czy tutaj jest tak zgodnie z prawem, czy tu i tak dalej. I to myślę, że to był taki zamysł od początku, tak to wyglądało. I ja też zawsze też powtarzam, że każdy z nas powinien sobie uświadomić, że taka ta niepewność, to co w tej chwili się dzieje, podważanie jakby tych fundamentów państwa polskiego będzie miało swoje konsekwencje dla każdego z nas, bo każdy z nas miał jakąś sprawę w sądzie, w jakiejś instytucji, gdzieś coś miał załatwiał i jeśli podważa się status sędziów bezpodstawnie, sędziów sądów powszechnych, kiedy to ma skutkować nieważnością wyroków, to jest jakby takie brutalne wkraczanie w wymiar sprawiedliwości, a przecież mamy taki ten podzielony trójpodział władzy i to wkraczanie, no jeśli władza wykonawcza chce podważać wyroki Trybunału Konstytucyjnego, no to jest wbrew konstytucji, wbrew zasadzie trójpodziału władzy. I to pokazuje, że ta władza jakby, no i do tego jeszcze podobno są profesorowie, którzy przygotowują opinie uzasadniające takie bezprawne działania. Ja zwróciłam się do marszałka Szymona Hołowni, żeby przedstawił te opinie, które były podstawą wydania takiej, a nie innej, podjęcia takiej, a nie innej uchwały, które były podstawą stwierdzenia przez niego, że on nie zamierza w ogóle właśnie wykonywać orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Zatrzymajmy się na chwilkę przy tej sprawie, bo ta sprawa ostatnia, kiedy powiedział, że nie wykona orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, to jest sprawa w sprawie Trybunału Stanu dla Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Trybunał wydał w tej sprawie postanowienie już jakiś czas temu i marszałek Hołownia stanął i publicznie powiedział, że on nie będzie tego respektował. No tak, i to jest właśnie takie, no nie możemy się tak zachowywać, bo teraz taki zwykły obywatel powie tak, no będzie wydany wyrok nakazujący określone działanie. Powiedzmy strony prywatnie, jest jakieś zobowiązanie. Będzie orzeczenie, ono będzie prawomocne, a pan tam, nie wiem, Jan Nowak powie, a ja nie zamierzam w ogóle tego wykonywać. Po prostu nie, no przykład idzie z góry, można tak robić. No to jest jakby pogwałcenie pewnych zasad. No żyjemy w społeczeństwie cywilizowanym.
odwołujemy się do tego. Jesteśmy częścią Europy. Cały czas opowiadamy o tym, że o praworządności i tak dalej. No to, to dostosujmy się do tego. No przecież można dokonywać różnych zmian, ale trzeba to robić zgodnie z obowiązującym prezes, i zasadami. A może trzeba by napisać na nowo definicję praworządności, bo w tej chwili to już chyba nikt nie wie, czym jest praworządność w tej sytuacji. No, no ja myślę, że wszystkie akty, różne akty prawne to, to definiują. Ja myślę, że trzeba zaapelować, żeby może, nie wiem, odejść od tej postmodernistycznej magmy filozoficznej, która nic nie wnosi do naszego życia, jest destrukcyjna dla każdego z nas, i wrócić jakby do podstaw. Zacząć od myślenia w kategorii państwo. Państwo jako pewna formacja, która nas chroni, chroni nas w każdej sytuacji, bo nie możemy funkcjonować bez państwa, bo państwo ma zapewnić nam właśnie spokojne bytowanie, ma dbać o nasze wolności i tak dalej. I przede wszystkim, żeby szukać prawdy i żeby stać na straży tej prawdy. I to jest jakby podstawa. I szanować się wzajemnie, bo można mieć różne zdanie, można się różnić, ale nie można tego robić w sposób, a poza tym nie można kierować się w życiu taką chęcią zemsty, bo to jest destrukcyjne i to niszczy nie tylko tego, na którym się mścimy, ale samego siebie niszczymy poprzez zemstę, dlatego że wyciągamy z naszego tego jakby można powiedzieć człowieczeństwa, z tego naszego jestestwa, wyciągamy najgorsze rzeczy i sami potem toniemy, można powiedzieć, w tej destrukcji cywilizacyjnej. Ale to pewnie jest odkładane, że później, jeżeli utoniemy. To jak ktoś się mści, to zawsze no to uważa, jest... że ta zapłata za zemstę przyjdzie później, a czasem bywa różnie. No tak, ale jest przychodzi tak, wcześniej tak. niż później. No mówimy więc... o na przykład o tolerancji religijnej, tak, ale tolerancyjnie tą tolerancję rozumiemy jako to, tolerujemy to, co uważamy, że jest właściwe. No tak być nie może. Musimy się odwoływać do naszych wartości. Ciągle jeszcze nasza preambuła przecież, tak jak i Unia Europejska, odwołuje się do wartości chrześcijańskich, do tego fundamentu, które stanowi jakby kulturową jakby tą istotę Europy, państw europejskich. I po prostu bądźmy szczerzy w tym odwoływaniu, a nie modyfikujmy te wartości w sposób, no, w mojej ocenie i z mojej perspektywy, całkowicie no, niszczący i jakby działający no niezgodnie z przyjętymi zasadami przez cywilizowane państwa prawne. Pani prezes, po tym wystąpieniu, kiedy Szymon Hołownia powiedział, że on nie zamierza respektować tego postanowienia Trybunału Konstytucyjnego, pani napisała list. Tak, do przypominający... Marszałka Sejmu. Czy była jakaś odpowiedź? Co nie, było w tym liście? No w tym liście przypomniałam obowiązujące w Polsce prawo, przypomniałam konkretne artykuły Konstytucji. Nie trzeba ich w żaden sposób interpretować, bo one eksplicite mówią, jak należy się zachować, że orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego są powszechnie obowiązujące, że należy ich przestrzegać. To zresztą dotyczy też teraz, będziemy za chwilę mieli problem związany z publikowaniem orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. I najsmutniejsze jest to, że w którymś tam momencie, kiedy obecna władza była w opozycji, odwoływała się do różnych zasad, odwoływała się do różnych przepisów, a dziś zachowuje się zupełnie inaczej, aniżeli wcześniej. Także to jest jakby z mojej perspektywy no, wyniszczające i powiem państwu, że jest mi strasznie przykro, że w 2024 roku, i kiedy w państwie polskim, takim naprawdę, gdzie powinniśmy mieć i mamy to poczucie tego, że Polska jakby stała się podmiotem równorzędnym, równoprawnym, że nagle dochodzi do sytuacji, które w wielu przypadkach nie tylko są takim oczywistym naruszeniem prawa, ale też w takim aspekcie, można powiedzieć, etycznym, no to są działania gorszące, to są działania, które nie przystoją legalnie wybranej władzy w Rzeczpospolitej Polskiej. I kiedy mówimy o Konstytucji, to nawiązujemy jakby do naszej tradycji, do naszej przeszłości. Jesteśmy dumni z tego państwa. Dzisiaj Dzień Polonii. Polacy, którzy są dumni z naszej państwowości, bo jesteśmy dumni z tego języka. I powinniśmy w tym takim poczuciu tej radości, tej dumy, powinniśmy po prostu stanąć na wysokości zadania i wykonywać nasze obowiązki tak, jak wynika to z obowiązującego w Polsce prawa. Tak, pani mówi o szacunku, o braku zemsty.
Samo nazywanie Trybunału Konstytucyjnego Trybunałem Julii Przyłębskiej no jest w jakimś sensie, z całym szacunkiem dla pani, próbą umniejszania no tej to jest, ale ja to powiem szczerze, że jakoś no to jest takie żenujące, bo jeśli minister spraw zagranicznych, w sprawie, w której ja w ogóle nie jestem w składzie, żeby jakby wyżyć się w swych emocjach negatywnych, czy pokazać, że jest taki dowcipny, pisze: szanowna pani magister, no to jednak minister spraw zagranicznych, człowiek, który jest jakby najwyżej, jeśli chodzi o polską dyplomację, powinien wiedzieć, że magister nie jest stopniem naukowym w Polsce, no i że nie ma takiej potrzeby, żeby tytułować magistrem, a to jest takie pokazanie takiego właśnie, takie dowcipne żonglowanie językiem. Jeśli teraz mamy taką sytuację, że były rzecznik praw obywatelskich, dziś minister sprawiedliwości, prokurator generalny, nie rozumie, że nie może w swoim procedowaniu powoływać się na uchwałę Sejmu, bo ona nie jest źródłem prawa i nie stanowi podstawy do działania, a już w ogóle nie reguluje kwestii związanych z postępowaniem. No, okazuje się, że nie wie. Okazuje się, że nie wie, że te wszystkie doktoraty i tak dalej były chyba, honoris causa, były chyba na wyrost, bo pokazuje tak jakby brak klasy. Jest, oczywiście mamy w Europie poklask, jest radość z tego, że tutaj tak funkcjonujemy, że deprecjonujemy, ale czy to jest na dłuższą metę i czy to rzeczywiście jest takie autentyczne, czy ci, którzy tak jakby klaszczą i cieszą się z tego, co się dzieje, czy oni w ogóle rozumieją, co się dzieje tutaj? Trudno powiedzieć, ale zaniepokoiła mnie też sprawa taka, że wyroki Trybunału Konstytucyjnego, które są publikowane, one są z adnotacją na przykład, że z uwagi na fakt, że w składzie Trybunału Konstytucyjnego był na przykład sędzia, którego obecna większość uważa za sędziego dublera, tak, to w jego składzie znalazła się osoba nieuprawniona zgodnie z tymi orzeczeniami i tak dalej, z naruszeniem, wyrok został wydany z naruszeniem podstawowej zasady mającej zastosowanie do wyborów sędziów. No też się zwróciłam zarówno do tutaj szefostwa Rządowego Centrum Legislacji, jak i do pana premiera Tuska z pytaniem, na jakiej podstawie prawnej. Nie uzyskałam odpowiedzi, bo nie ma takiej podstawy prawnej. Natomiast to już jest jakby, teraz już dalej idzie Rządowe Centrum Legislacji. Teraz już w ogóle zdejmuje z tak zwanej kolejki do publikacji orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. No jednak Konstytucja mówi wprost, że niezwłocznie publikuje się. I mój apel: zacznijcie państwo publikować, zacznijcie państwo po prostu funkcjonować jak przystoi demokratycznie wybranej władzy. Bo to naprawdę na dłuższą metę, to nie wiem. I też kwestia jest następna. Kwestia związana z takim utrzymywaniem pewnego klimatu strachu, czyli jakby takiego wprowadzania generalnie atmosfery, która ma wpłynąć na zachowania sędziów. No to jest bezpośrednie ingerowanie w niezawisłość sędziowską. No ja myślę sobie, że to jest tak, że pewnie nie pracuje się, ma to jakiś wpływ na nasze funkcjonowanie, ale sędziowie są odważni, sędziowie rozumieją, czym jest niezawisłość i niezależność i nie ulegają temu. Także to jest ważne. Natomiast jakby te próby takiego działania, deprecjonowania i tak dalej, no one, mówię jeszcze raz, powiem, to nie jest tylko taka publicystyczna kwestia. To jest, można powiedzieć, bezpośrednie ingerowanie w niezależność, niezawisłość. Jest to próba wywierania na sędziów jakby nacisków, aby zachowali się w określony sposób. Na przykład zrezygnowali, najlepiej wszyscy od razu, to będziemy mieli spokój, wybierzemy takich jak chcemy, bo przeszkadza nam ten trybunał. Za chwilę sędziów, których nazywamy neosędziami, a więc wciśniemy ich gdzieś do kąta, zmusimy ich do tego, żeby obawiali się o swoje rodziny, o swój byt, jak są to młodzi ludzie, o swoją karierę i może porezygnują i będziemy mieli spokój przed pole. No tak nie można zachowywać się w państwie, które jest częścią Unii Europejskiej, do której się tak odwołujemy. Mówimy, że jesteśmy jakby członkami tych wszystkich zdobyczy tej cywilizacji europejskiej. No zachowujmy się po prostu tak, jak na Europejczyków, skoro jesteśmy nimi przystało. Prezydent jest mocno krytykowany za to, że wysyła do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej ustawy, które były uchwalane bez dwóch posłów
ułaskawionych wcześniej przez prezydenta. Chodzi o pana Kamińskiego i Wąsika. Prezydent to zapowiedział, kiedy marszałek Hołownia nie respektował nawet postanowień Sądu Najwyższego, wiesz, że panowie są posłami. Tak? Absolutnie. Jeśli chodzi o zachowanie prezydenta, który korzysta z instrumentów danych mu przez konstytucję. Jeśli prezydent ma prawo zaskarżyć orzeczenia, to nawet jakby tysiące ich wysyłał, to jest jego fundamentalne prawo. I jeśli ktoś to krytykuje, to on to pozbawia prezydenta prawa do składania wniosków do Trybunału Konstytucyjnego. To już nawet nie mówimy, czy te wnioski są słuszne, czy nie. To jest prawo prezydenta do tego, aby takie wnioski składać. Poza tym stoją, i teraz jest kwestia już oceny potem przez Trybunał Konstytucyjny, ale stoją obawy i prezydent mówi, obawiam się, czy to jest zgodne z konstytucją i w związku z tym proszę bardzo, aby Trybunał to rozstrzygnął. I jeśli robi to w procedurze następczej, to też pokazuje prezydent, że właśnie on stoi na straży konstytucji, porządku prawnego i spokoju, bezpieczeństwa wszystkich Polaków, bo mówi tak, przepisy ważne, przepisy ustrojowe, przepisy dotyczące jakby tutaj różnych obszarów życia, od zdrowia, budżet państwa. Podpisuję, mam wątpliwości, ale stoję na straży tego spokoju i bezpieczeństwa, stoję na straży was wszystkich, obywateli, ale jednak uważam, że należy się nad tym pochylić, bo mam wątpliwości i należy je sprawdzić. I to jest odpowiedzialna postawa jednego najważniejszego organu państwa, jakim jest prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. I to jakby też pokazuje, jak należy zachowywać się. Nie można krytykować kogoś, kto korzysta ze swojego prawa, dlatego tylko, że nam się to nie podoba. No nie podoba się, ale wiele rzeczy nam się przecież nie podoba i czy z tego powodu mamy ludzi eliminować, czy krytykować. Na tym polega tolerancja, że akceptujemy to, że ktoś zachowuje się inaczej, aniżeli my byśmy chcieli. Natomiast prezydent zachowuje się zgodnie lege artis. Już krytyka krytyką, ale też było wprowadzanie w błąd, że skoro prezydent wysłał do Trybunału, tak, pan premier mówił, no to ustawa w ogóle nie wejdzie w życie. To jest nieprawda i to jest jakby całkowicie tutaj, tu w ogóle nie ma o czym mówić. Nie ma o czym mówić, ale ja bym chciała panią zapytać, bo warto chyba w tym miejscu powiedzieć, że Trybunał Konstytucyjny to nie tylko rozpatruje zgodność z konstytucją ustaw na przykład, czy skargi składane przez polityków z jednej i z drugiej strony, ale też skargi zwykłego obywatela. W jakim momencie ten obywatel ma prawo przyjść do Trybunału ze skargą? Jeśli jego prawa i wolności zostały naruszone poprzez określony przepis albo złe zastosowanie tego przepisu jakby w różnych sprawach. Właściwie jest cały katalog spraw, w których taki obywatel może dostrzec naruszenie swoich wolności. I teraz mamy sytuację taką, że przychodzi do Trybunału i Trybunał wydaje wyrok, a władza wykonawcza mówi, nie będziemy uznawali tych wyroków, dlatego że naszym zdaniem, nie że tak jest, że jest Trybunał źle obsadzony, naszym zdaniem Trybunał jest źle obsadzony. Chociaż sytuację mamy taką, że już w kwestii dotyczącej sędziów, co do których były zgłaszano wątpliwości, że są niewłaściwie wybrani, zapadły orzeczenia w Trybunale Konstytucyjnym. Są dwa postanowienia, które mówią, że nie ma jakby prawa Trybunał, czy nie ma prawa do badania tych uchwał, dlatego że uchwała jakby w momencie, kiedy prezydent odebrał ślubowanie, a sędzia rozpoczął pracę, temat został zakończony. I ja uważam, tym bardziej jeszcze powiem tyle, że ciągle powołujemy się do tej przeszłości, odwołujemy się do różnych zachowań byłych prezesów, a przecież nikt inny jak prezes Rzepliński przyjął wszystkich sędziów, zaczął nowo wybranych w 2015 roku, zaczął im wypłacać wynagrodzenia, przydzielił im pokoje, udzielał im urlopów. Jedyne co zrobił, nie umożliwiał im orzekania, naruszając wprost ustawę i konstytucję. Bardziej nawet konstytucję, dlatego że sędzia Trybunału Konstytucyjnego w pełnieniu swojego urzędu podlega tylko konstytucji. I nie może prezes Trybunału Konstytucyjnego ograniczać jego funkcjonowanie. I tak to wygląda. Więc jakby te skargi konstytucyjne, które zmierzają do tego, że są jakby formą obrony obywatela, jeśli chodzi o obszar praw i wolności, to uniemożliwianie jakby temu obywatelowi
funkcjonowania w takim demokratycznym państwie zgodnie z regułami przyjętymi przez konstytucję jest naruszaniem przez te wszystkie podmioty, które to uniemożliwiają, naruszeniem konstytucji, jest również naruszaniem obowiązującego w Rzeczpospolitej prawa. I pozbawianiem jakby obywateli instrumentu prawa do tego, żeby mogli bronić swoich praw. Pani prezes, czym taki czarny PR wokół Trybunału Konstytucyjnego, który już jest od bardzo długiego czasu, prawda? A teraz się nasilił po przejęciu władzy. Czym on może skutkować w pani ocenie? No już skutkuje chaosem, taką niepewnością. Przede wszystkim też jest jakby uderza w poszczególnych obywateli. Uderza jakby w państwo polskie, w stabilność państwa polskiego. Ataki na różne instytucje powodują zachwianie tej takiej stabilności, o którą w dzisiejszych czasach, w czasach, kiedy mamy za wschodnią granicą wojnę, w czasach niepokoju, kiedy mamy terroryzm, teraz nie mówimy, kiedy mamy napływ migrantów, którzy jakby zakłócają funkcjonowanie społeczeństwa, bo to nie jest tak, że to nie ma wpływu na funkcjonowanie społeczeństw. Kiedy jest rzeczywiście mnóstwo zagrożeń i w takich czasach jakby jeszcze podważanie tych jakby fundamentów naszej państwowości, no to niestety może spowodować, że uderzy to w którymś momencie indywidualnie w każdego z nas. I ważne jest, żeby każdy, kto ma poczucie, że prawa nas wszystkich są zagrożone, powinien stać na straży tego prawa, bez względu na jakby potencjalne zagrożenia czy groźby, bo ja myślę, że z tymi groźbami to już zakończy się i że ci wszyscy, którzy dotychczas funkcjonują na takiej zasadzie, żeby zastraszać, że wreszcie dojdą do wniosku, że jakby pochylą się nad tym i zrozumieją, że nie można funkcjonować w państwie, nie można funkcjonować w cywilizacji europejskiej w sposób barbarzyński. I ja tylko chciałam tak jeszcze do wszystkich w tak ważnym dniu jak dziś, to jest dzisiaj jest święto naszej flagi narodowej, a więc tego symbolu państwa polskiego, polskiej państwowości, z której wszyscy jesteśmy tak dumni, jesteśmy dumni z naszego języka. I jutro święto Konstytucji. Chciałam państwa zapewnić, że Trybunał Konstytucyjny, którym jestem tylko skromnym prezesem, ale wszyscy sędziowie Trybunału Konstytucyjnego i myślę, że wszyscy sędziowie, którzy mają poczucie wagi swojego urzędu, będą stali na straży prawa i będą walczyli o to, żebyście wy państwo, którzy nas w sposób pośredni wybrali, żebyśmy was reprezentowali, byli waszymi arbitrami, strażnikami waszych praw, że będziemy wszyscy działali na waszą rzecz i na pewno nie będziemy rezygnowali tylko dlatego, że ktoś nielegalnie będzie próbował nas zmuszać do innych działań. I kończymy. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego z okazji Dnia Konstytucji 3 maja. Za chwilę orędzie Marszałka Sejmu.